Bo jestem już od drugiej strony, od głównej ulicy, która ciągnie się w kierunku Dąbrowy Górniczej. Zobaczcie na ten napis, Huta Bankowa, który widnieje w tym miejscu. Witam wszystkich serdecznie z Dąbrowy Górniczej. Dzisiaj pokażę Wam pewien zakład. No, pogoda niezbyt, jest po potężnej ulewie, no to ruszamy. No i powiem Wam, jestem już na miejscu, a przede mną, co przede mną? No właśnie, to co pozostało po Hucie Bankowej. Właściwie jeszcze jest to Huta Bankowa. No huta została zbudowana we wsi Dąbrowa, dawniej była to wieś, a teraz Dąbrowa Górnicza. No w latach 1834-1840 przez Bank Polski, od którego pochodzi jej nazwa, jakby nie było. No w roku 1843 przeszła pod rząd reaktywnego Wydziału Górnictwa przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Tutaj dawniej główne wejście, obecnie po prawej stronie no całkowita demolka, ciężkie maszyny i tym podobnie, ale nic związane z hutą właśnie bankową. Dawniej widniały tutaj cztery kominy. Kominy wyburzono, zostały dwa. No powiem Wam, Huta Bankowa w roku 1877 no trafiła w ręce kapitału francuskiego. Była największym zakładem metalurgicznym w granicach Imperium Rosyjskiego. No zerknijcie na te wagony kolejowe, które tutaj są, i na ten, jakby to powiedzieć, odpad hutniczy, który tutaj na nim się znajduje. No potocznie by można powiedzieć urobek. No na tej hucie pracował mój ojciec, pracował mój dziadek, ale o tym nie ten materiał. No zerknijcie na tą suwnicę, z tego co widać, to suwnica zachowała się tu po prostu ostatnia, a było ich tutaj dawniej więcej. No taka też ciekawa historia, była to pierwsza huta Królestwa Polskiego, która no, stosując produkcji koks, stosowała właściwie w produkcji koks. Po tamtej stronie, po drugiej, czyli od centrum handlowego Pogoria, nie wiem czy jeszcze jeździ, czy już nie, o spalinówka, lokomotywa spalinowa. No, wrzucę Wam fotki, jeżeli nie zapomnę, od pewnej osoby, która je wcześniej robiła. No jestem już od drugiej strony, od głównej ulicy, która ciągnie się w kierunku Dąbrowy Górniczej. Zobaczcie na ten napis, Huta Bankowa, który widnieje w tym miejscu. No historia też ma smutną swoją historię. No, jej robotnicy, uczestnicy no, wielokrotnie w akcjach strajkowych i walkach rewolucyjnych. No zwłaszcza podczas rewolucji w 1905-1907.
to zerknijcie na tą starą halę, która znajduje się też przy tej głównej ulicy. Na jeszcze odnośnie tej rewolucji, no powiem wam i tego strajku. No w lipcu 1905 roku, no kierowany ten cały incydent był przez Feliksa Dzierżyńskiego. No jestem już trochę dalej, zerknijcie na tą kładkę, która pozostała i została właśnie w tym miejscu, no jest już tylko do połowy. No służyła pracownikom i nie tylko, aby przejść bezpiecznie nad drogą. Co stanie się z kładką po całych tych przebudowach, torowizji i tym podobnie? No nie wiadomo. A tutaj no główne hale, w których odbywa się właśnie, no co? No produkcja i całe to przedsięwzięcie hutnicze. Te hale i tamta hala, która jest za tą stacją kontroli pojazdów. No zerknijcie na tą ścianę tej huty bankowej, a jeszcze tak historycznie. No w latach 1952-1990 nosiła huta nazwę imienia Feliksa Dzierżyńskiego. No obecnie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest podmiotem zależnym. Powiem wam, zanim wam to do końca powiem, mam okazję teraz tutaj zerknąć, bo otwarła się brama. Puszczam kamerę. Popatrzcie, jak odbija się tam światło, chyba od wielkiego pieca, najprawdopodobniej, chyba że się mylę. I ten napis tutaj, powyżej, między tymi dwoma bramami, P2 Wydział Walcowni, czyli mamy tutaj walcownię. No spółka obecnie jest podmiotem zależnym, no kontrolowanej przez, no właśnie, Romana Karkosika, alchemika. No produkuje wyroby walcowe, czyli to, co żeście tutaj przed chwilą widzieli, ten napis, między innymi walcownia. No produkuje też obręcze kolejowe i tramwajowe, pierścienie kultywacyjne, odkuwy oraz inne tego typu produkty. No nieopodal huty bankowej, wcześniej wam wspomniałem, no co tu mamy? Centrum Handlowe Pogoria i kolejna kładka. Też miała być usunięta z niewiadomych przyczyn, ale na szczęście się utrzymała. Centrum Handlowe tu, a tutaj jeszcze za tym zielonym ogrodzeniem teren właśnie tego zakładu, który wam obecnie omawiam. No i dla tych, co nie wiedzą, popatrzcie, Centrum Dąbrowy Górniczej, zaraz tutaj za Centrum Handlowym Pogoria. Jakby nie było. Jeszcze raz, no może się powtarzam z ujęciem, zobaczcie jak to blisko. Dawniej teren huty bankowej był o wiele większy i rozciągał się na terenach właśnie tego Centrum Handlowego i nie tylko. No podeszłem od strony Centrum Handlowego Pogoria, popatrzcie na te wrota walcowni, które wam wcześniej pokazywałem. No między innymi mamy tutaj też OBI. Jestem zupełnie po drugiej stronie huty bankowej. Pamiętacie te kominy, które wam pokazywałem z daleka? No one są noszę teraz z tej strony. Z tej strony też widzimy hale, właśnie hale produkcyjne i tym podobnie.
No imponująco wygląda ten komin, który jest no wielkości tego, który tam wystaje. Powiem wam, dawniej wystawały, już wcześniej może mówiłem, ale wspomnę jeszcze raz, wystawały kominy ceglane, no, które widziałem, jak rozbierano. No mało brakło, uczestniczyłbym też w tej akcji rozbierania kominów, ale no jakoś nie było po drodze, bo należałem wtedy do pewnego klubu. No kolejne wejść do Huty Bankowej znajduje się zaraz koło marketu budowlanego OBI, a powiem wam, te tereny, które tutaj się znajdują, to nic innego jak była kolonia łabędzka. No możecie sobie po prostu odszukać na moim kanale trochę historii na ten temat. A jeżeli chodzi jeszcze o inne tereny Huty Bankowej, no to nie sama Łabędzka, jeszcze Stawy Halerskie obecnie no zachowały się do tej pory. To też wszystko były tereny Huty Bankowa. Zerknijcie na te stare mury. To są właśnie mury pozostałości po no, starej świetności Huty Bankowa. Ja jeszcze podejdę kawałek dalej, już nie przejdę. Wiadomo, teren huty znajduje się tutaj, co nieco wam pokażę, ale już tylko taki mały rąbek. No i tak jak wcześniej wspomniałem, powiem wam, no pokażę wam mały rąbek. Ten mały rąbek był no, przed momentem w tym miejscu, już dalej się nie dostanę. Cały teren jest ogrodzony. No, jeżeli mój materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, oglądania moich archiwów na kanale i zapraszam was do mojej grupy Eksplorator Polski Mar na Facebooku. No do usłyszenia, do następnego odcinka. Skąd? No właśnie stąd, z Dąbrowy Górniczej i okolic Huty Bankowej, Bankowa.